Dobra, zdobędziemy gruczoł kwasowy, kwasowy, kwasy, 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 kwasowy. Arcygrypa, o tutaj jakieś questy, patrzcie, nowe. Pyk, 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 pyk. Było to ważne, skąd Grywna wzgórza. Dla tych, co chcą dobrze zarobić, ludziom się przysłużyć. Na wzgórzach na północy od Wrońców grasuje bestia jakaś, gryf najpewniej. Agresywny okrutnie i zjadliwy. Jak go kto ubije, niech do kwatermistrza we Wrońcach przyniesie trofeum, a nagroda go nie minie. A ci, co nie chcą się ludziom przysłużyć i jaj nie mają, niech się lepiej trzymać z daleka od tamtego miejsca, bo jako obiad bestii skończą. Chyba że są samobójcy, to niech tam idą w cholerę. Tak. Idę po gryfa. O! W sumie fajny kłaścik wyjdzie przy okazji. Nie, nie, chciałbym kunia. Kuniu, kuniu, ale... Dobra, w sumie dobieg tutaj to ujdzie. Niedaleko, trzeba po kunia iść. Dalej, ale Polsko, masz dalej. Dresik! No, zdobyczny. To jest dresik zdobyczny. To niby ten wiedźmak dziwolą, jak mi się synu rodzi na spór. O! Ojojoj, koń mi zbłądził. Koń chciał do świni. Do świni mięte czuję. Jak nic. Kopnąć się w żyć! Nie, tylko nie w żyć. A czy Geralt tak jest bezpłodny, to on ma żyć? Czy Wiedźmini mieli żyć? Taką nie no, miał żyć przecież. Czarodziejek to chyba niczym nie... To, no dobra, cofam swoje rozkminy. Nie było tematu. Nie było tematu, nie było tematu, nie było tematu. Bandyci. Nie mam czasu. Zajmować się jakimś leszczykiem. Idź precz. W ogóle nagle czuję, że poziom przeciwników wzrósł straszliwie. Ostatnio było coś za łatwo, a teraz kurde wcale nie jest łatwo, tyle wam powiem. Ciasteczka wariują mi. Tutaj chyba biłam Leszego. Nieprawda? Chyba biłam tutaj Leszego, nie? Patataj, 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 patataj. Dobrze, mój koniec taki wytrzymał. Daj, patataj, 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 patataj. Igni, when, pick, art. Znajdź arcygryfa za pomocą znaków. Dobra, on pewnie do góry gdzieś polas na życie. Trzeba za nim poleć gdzieś do góry. Pewnie tam na górce gdzieś skrył się. No tutaj trzeba przeanalizować. Pióro archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Ale wielkie. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. No właśnie o tym myślałam. Właśnie o tym myślałam. Aha, jest, i on. Leżeć tu! Siad, powiedziałam, gryfie! Dead no. No i dead no. Łatwo było, łatwo poszło, łatwo, łatwo, łatwo poszło. Z gryfem czy bez gryfa? Wszystko jedno. Kasia, ubiłaś tego gryfa, który jest na 48 poziomie? Tak? Jak miał poziom? I spadłam. A tutaj był chyba jeszcze gniazdo grypa, tak? Gniazdo grypa można zniszczyć. Płotka, suń dupę! Tu nic w gniazdku nie ma? Ja myślałam, że to znajdą. Chodź, koniku. Idziemy przed świat. I ośmieszymy tego krasnoluda trochę. Trzeba mu, wiecie, piórka podciąć troszeczkę. Ten miał czysty pierwszy. Był taki gryf na Skellige akurat na 40. Nie, nie, no to na pewno go nie ubiłam. Pamiętam, że chciałam bić cyklopa, a nie gryfa. I zrezygnowałam. Wilcze uroczysko. Tędy, koniku, tędy. Przed siebie mknę. Gęba gryfa mi tutaj zwisa.
I pięknie. A ślicznie. Tędy dotrę? Chyba dotrę. Więc wiecie, myślę, że na luziku sobie poradzimy. Z takimi zabawami. Szkoda, że tutaj jest tylko jedno wejście. A nie więcej, by było dużo wygodniej. W ogóle niedługo zaczniemy dodatek, bo to myślę, że jeszcze parę godzin i spokojnie do dodatku możemy się przenieść. Fajnie. Fajnie. W sumie na dodatki. Nie wiem, czy crazy jest, to przydałoby mi się nowe emotki. Teraz te miniaturki jakieś inne. Czerwone, żeby były na krew. Krew i wino. Wiesz, Siedźminie źle o tobie gadają. Może nie niebieski, ale może jakiś inny kolor, żeby się jakiś przydał. Dobra, dawaj monety. Bo już niebieskich używamy przy zwykłych odcinkach. I tam jedynie Quent mag, bo on cię na hita, ten z Feligę. Gdyby nie wspomożycielki, co w włodarzą, dawno byśmy wszyscy pomarli. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Tak. Zabiłem arcygryfa. Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano, zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Nie pogodą. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Aś mi się mnie chodzi. Panie wiedźmin, opodal Podgaj jest w grotach. To mi się w ogóle nie nagrywa? Elfie cmentarzysko. Siła potworu się na nim lęgnie. Jak to? Co to? To jak to? To tak? Mam kutasak kiełbasa. O, Agitek! Mam ptaka jak kiełbasa, no i lubię sobie nim pohasać. No chodź tu, baby. Jesteś, baby. Jak? Masz kwas? Co za kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Elegancko. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płatnerską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Znowu ja! Pomogę. A bo na czym to ma polegać w ogóle? Muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Gorzej trafią nie w zbroję. Tylko... Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Taka strzała... Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Wygląda jak ze sklepu wszystko po 5 zł. To chyba ta na prawo.
No nic, będą do mnie strzelać. Jasna cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. Zabiją go. Co tak się gapisz? Nudzi się taki biednych ludzi nachodzi. Chybaś mi w głowę nie cel... To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Chyba już nie potrzeba mu odszkodowania, lepiej rodzinie wypłać. Spudło. Lamusie, spudłowałeś, tak? Nawet do mnie nie trafił. Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań, chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. No bo ciężko nawet nie trafił. Mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. Ciekawe dlaczego się nie wbiła. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii Nilfgaardzkiej. Czy to jasne? No i tak ma być. Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Za darmo! Swoje życie naraziłam! Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. No nie wiedziałam, czy wytrzymie. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. No, zrobiłam to. Schemat Kirs z mag czegoś, jakiś na przedmiot. Śledź. Oczekuj dzień albo więc zbroja będzie gotowa, dobra. Medytacja. Pyk! Lecimy z koksem. Rosel pod kuźnią chyba, konar. Serio? Myślisz, że ona leci na krasnoluda? Była taka reklama coś o rozpalaniu konara, nie? Mi się tak tylko wydaje. Odbierz zbroję. O nie, się rozpadało się. Geralt! Miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? No właśnie. Czy mój pancerz? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Zaraz go sprzedam u niej. Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję. Weź go i niech ci służy. Dzięki. No, ekwipunek. No niby lepszy od mojego. Mocny ten pancerz zrobiła, za 500 sprzedać mogę go. No ale no ja mam cały set, no. Dobra, czy za ile masz te? Dobra, idę się sprzedać do niej. Geralt! Potrzebuję pancerza. Chodzi o wiedźmiński. Od jakiego levelu mam następny? W ogóle mam następny. Coś mi to buty cechu niedźwiedzia. A to ja muszę iść poszukać pancerza nowego. Trzeba zrobić poszukiwania. W ogóle przyszedł na 29 level poka, jak wygląda w nim. Idę się sprzedać do niej. O, czekajcie, najpierw zaprezentuję wam swojego tego, swój pancerz wam zaprezentuję, zanim go sprzedam, bo chciałabym go w sumie zobaczyć. Ekwipunek. Zbroja się nazywa Pancerz Łowcy Czarownic. Patrz, jaka stylowa! Uj, kurde. Jakie wdzięko, ty, ojojoj. Patrz, w ogóle w skórze taki fajny, taka ciężka skóra, fajna, twarda. Ej, no wygląda spoko w sumie. Tyle, że ja nie jestem łowcą czy czarownic, więc nie mogę w czymś takim jak chodzić. Jak leje, to może się łotwy z kasztelu nie ruszą. Geralt!
Chodzi o... Nie, to chciałam w sumie, ale... Tu chciałam naprawiać, później będziemy naprawiać sklep. Rozbieżne części, sklep. Sklep, tak. Kurde, zapomniałam wymienić. Bywaj. Ach! Wygraj w nim, no! Zajebisty. Nie, gram w tym. Geralt Kozak! Geralt! Miło, że... Nie, znowu kliknę na mnie, to co trzeba! Co za baba? Co za boba? A za ile go mogę puścić? Za stówę tylko, trochę tanio. Tak tanio? Pancerze chodzą? No co mam zrobić? Nie ma wyjścia. Coś tanio. Reszta miała być po 500. Bywaj. Ej, coś mi za... A ty za ile u ciebie mogę sprzedać? Chcę obe... Czym tak tanio? Dobra, hajsy im się tak skończy. Bywaj. Pójdę sobie się sprzedać całkiem do końca, bo się w sumie nie da grać w takich warunkach, wiecie? Chodź tu, płotka. Nażarłaś się. Naprzód! Koniu. Buu, Geralt z golfem pod szyję! Ale następny będzie ładniejszy, zobaczycie. Dobra, następna zbroja kota będzie o niebo, o niebo, o niebo, o niebo ładniejsza. Dzięki za hosta. Jak nie biorą, to co? To by się wyglądasz znajomo. Dobra, idziemy sprzedać resztę fantów. A potem to już sami wiecie, co się będzie działo. Potem moglibyśmy pójść poszukać faktycznie zbroi kolejnej, bo to przyjdzie taki moment w naszym wiedźmińskim życiu, że nie będzie łatwo, że będzie trzeba wybierać. Spotkaj się z Avalachem. Chciałam płatnerza ogólnie. To tak, tu sobie dam znacznik, a potem zrobimy tak po kolei, akurat przy okazji. Mówisz? No. Dobra, to tak, najpierw będziemy sprzedać miecze, bo w sumie do płatnerza chyba będą najlepiej, za najlepsze okazje. Czy mogą wszystkie do niego przyjść? Niech żyje, niech żyje, żygać mi się chce. O, Jezu, co oni tak dużo? Promocja w Biedronce, czy co? Skandal, kurwa rzecz, ale tu śmierć, trzeba wracać w morze. Trochę się go boję. Chyba jakaś promocja w Biedrze była. Zaraz się zatrujesz. Cześć, Hadori. Witaj, Ejpcharze. Witaj. Chciałbym sprzedać miecze. No, w sumie porównywalna kasa. Więc wszystko... O Boże, co ja sprzedałam. Kurde! Czemu mi się kusza zmieniła? Ja pierdzielę. Trzeba uważać, jak się klika, cholera. Zawsze to samo. Zawsze to samo. Bywaj. F5. Ekwipunek. Czemu zmieniam kuszę w ogóle? Ziomek, jeszcze kuszę. Witaj, Ejpcharze. Właściwie odprowadzam. Kurde. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Byłaś u płatnerza, idziesz do kowala? No to tamten robił zbroję, ten robi miecze. Tak? Tamci byli od zbroi, ten był od mieczy. Bywaj. Czyż nie? Czyż nie mam racji? W końcu coś na rzeki Biedronce, więc może dlatego. No pewnie dlatego właśnie. No, idziemy do Avalacha. Będziemy działać. Mutanty, tak, czy ja na pewno chcę iść do Avalacha? Spotka się przygotowanie do bitwy. A moglibyśmy jeszcze zrobić tą pasiforę, albo moglibyśmy ogarnąć poszukiwania. Wiedźmińskie wszystko. Ja chyba po kota sobie pójdę. Szkołę wilka. Gdzie to? A daleko to? W sumie? A, tutaj by trzeba było. Tędy można by było i łódką. Dobra, i to jest znacznika. Starusy trącaj! Starusy trącaj! Na morzu burza hula i wielkie rzeczy. Ej, wielkie mimetyje. Coś czuję, bo wiecie co? Ja czuję, że mam za mało damage'y zadaję.
Zdecydowanie za mało. To nie możemy na coś takiego się goić, wiecie? Oh my god, ja zapisałam grę! Nie! Głowę mi obcięli chyba. O nie, jednak mam głowę. Ale mnie ojumali mnie. Nie, to musimy wczytać. Za dużo hajsu miałam. 29. Ale pech. Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Kasia, do pokonania dźwięku potrzebna była potężna znowu magia, to samo. Więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą... Dobra, to słuchajcie, następne rzeczy już będziemy robić w następnym odcinku, także łapkę w górę i zostawcie suba oczywiście.